Witam serdecznie wszystkie barany, lwy i strzelce na czytaniu na miesiąc czerwiec, od 1 do 30 czerwca. I posługujemy się tutaj Lenormand kartami i tarotem oraz wyciągniemy jeszcze inne tutaj karty, takie jak Energy Oracle albo Miłosny Oracle. Dziękuję przede wszystkim Państwu za subskrypcję, lajkowanie, komentarze mojego kanału, moich filmów. Proszę o więcej. Bardzo się cieszę. Jestem wdzięczna, ponieważ kanał jest nowy i się może dzięki temu rozwijać. Tworzy się też tutaj taka mała, fajna grupka, która z czasem pewnie będzie tutaj taką stałą grupką, która się wspiera tutaj w tych takich sprawach związkowych, emocjonalnych. Także bardzo się cieszę, że coraz nas więcej i posłuchajmy, co powiedziały karty tutaj, szczególnie dla znaków właśnie barana, lwa i strzelca. Dobrze, więc zaczynamy tutaj. Pierwszy rząd pokazuje jakieś problemy. Może zrobię tutaj jaśniej, by Państwo zobaczyli te karty. Dobrze, pierwszy rząd kart pokazuje, że zaczynamy znowu tutaj sytuację od jakichś kłębiących się problemów. Jakieś tutaj dyskusje, konflikty, ewentualnie sprzeczki, kłótnie, dylematy, które się tutaj nad nami zapiętrzyły, zachmurzyły, gniotą po prostu nas, obarczają, są tutaj pewnym balastem dla nas i są to sprawy nieklarowne, niewyjaśnione, które nas po prostu tutaj zadręczają, prawda, przyduszają, czyli ciążą na nas. Są tutaj też jakieś fałszywe sprawy, które należałoby wyjaśnić, lub jakiś fałsz wyjdzie na jaw. Lub ktoś z nami postępował fałszywie, czyli nieuczciwie, czy w związku, czy w pracy, jakieś intrygi, mobbing, za plecami tutaj jakieś oszczerstwa. W zależności od o co Państwo pytają, jest tutaj po prostu osoba lub grupa osób lub partner, który nieuczciwie z nami gra i ma jakąś maskę, prawda? Czyli nie pokazuje swojej prawdziwej twarzy, tylko zagrywa fałszywie. Te sytuacje tutaj, piętrzące się jakieś problemy, wyjaśnią się jednak, ponieważ w następnym tutaj rzędzie mamy uzdrawianie tej sytuacji. Uzdrawianie, w zależności tego, o co Państwo pytają, jest szansa, że ta tutaj problematyka, która Państwa obciąża i te fałsze, które się tutaj gdzieś, przypuśćmy, za plecami dzieją lub być może jakieś nieuczciwe osoby, czy partner, czy jakiś nowo poznany tutaj mężczyzna, myśli o stabilizacji i ta sytuacja się wyklaruje, czyli tutaj ta tęcza, prawda, oznacza, że sytuacja się uzdrowi. Chodzi tutaj też o jakiegoś mężczyznę, który myśli, widzą Państwo, spogląda tutaj na stabilizację, czyli chce się ustatkować, ustabilizować, chce coś stałego, powiedzmy sobie solidnego i ta sytuacja w tym kierunku tutaj podąża, ponieważ pokazany jest też ten dąb czy drzewo, prawda, stabilne drzewo, mocne, silne i sytuacja, która się tutaj uzdrawia. Więc w zależności kto to jest, czy pytacie o małżeństwo, czy o związek, to jest tutaj szansa na ustabilizowanie się właśnie tego związku, tej relacji i również na wyjaśnienie tych tutaj problemów, które się piętrzyły, prawda? I jeśli pytają Państwo o pracę, to tutaj też sytuacja się ustabilizuje, być może szef, który tutaj będzie chciał jednak
po tych różnych tutaj fałszywych, być może jakichś sprawach, nie wiem, jakichś obczernieniach państwa, czy jakichś intrygach, czy mobbingu wręcz, kłótniach, sprzeczkach, dywagacjach, będzie chciał jednak tutaj szef zatrzymać Was i dać Wam dalej umowę, tak? Lub przypuśćmy, jeśli Państwo się tutaj troskają o pracę, o nowy jakiś kontrakt, tak, w pracy lub mają tutaj problemy finansowe i mieli same jakieś tutaj nieuczciwe sytuacje, po prostu no, ktoś z Wami tu zagrywał fałszywie, obiecywał Wam coś, tak, obiecywał Wam jakiś tam kontrakt, nie dotrzymał słowa, to duże ta sytuacja się ustabilizuje i wyjaśni. Być może traficie na jakiegoś dobrego szefa, który Wam pomoże. Dobrze. Oczywiście, jeśli Państwo mają tutaj kłótnie w związkach, w relacjach, jakieś fałszywe tutaj gierki w relacjach, to są właśnie tutaj być może jakieś tajemnice, które wyjdą z czasem na jaw, tak? Mamy tutaj kartę czasu, więc z czasem tutaj te sowy, które są też takim symbolem niepokoju, nerwowości, są to ptaki, tak? Ale też sowa jest oznaką mądrości i jest ona też już w ruchu, czyli leci do Państwa, frunie do Państwa już z jakąś widocznie tutaj ukrytą sprawą lub jakimś ukrytym tutaj sekretem, o którym Państwo nie wiedzieli, tak? Bo ktoś tutaj fałszywie zagrywał z Wami i mieliście z tego względu jakieś tej kłótnie i no, problemy, powiedzmy sobie wręcz. Jeśli pytają Państwo o sprawę pracy, to proszę sobie to tak tutaj przetłumaczyć lub zrozumieć, że jakiś kontrakt, jakaś umowa, jakiś nowy rozdział, powiedzmy, w pracy, czy nie wiem, w sprawie finansowej, czy w Państwach tutaj różnych sprawach, tak, już z czasem będzie się realizował. Będzie do Państwa tutaj w czerwcu przybywał, tak? Jednak stanie się to nie od razu. Proszę nie oczekiwać tutaj już tego jutro lub pojutrze. Miesiąc dopiero się zaczyna i tutaj statek wskazuje jednak na powolne tempo rozwoju tych spraw, tak? Jakiekolwiek by to były sprawy, czy sprawy związku, czy sprawy wyjaśnienia konfliktu w relacji, czy sprawy właśnie tu zawodowe, które mają się pozytywnie rozwinąć, sprawy umowy, nie wiem, jakiegoś wyjaśnienia konfliktu w pracy, prawda? Ponieważ tam jacyś fałszywi ludzie widocznie konkurują z nami lub są nieuczciwi, to jednak te wyjaśnienie tych spraw będzie raczej wolne, więc proszę się już od dziś uzbroić w cierpliwość i bacznie obserwować sytuację, prawda? Gdzie znajduje się tutaj ten fałsz, żeby nie prowokować większych konfliktów i większych kłótni. Dopytałam się tutaj do tej sytuacji kart Tarota. Co powiedzą karty Tarota? Na co zwracać należy uwagę? Więc pokazały mi się trzy takie karty, że tutaj należy przede wszystkim w czerwcu podjąć decyzję, jednakże proszę, jeśli Państwo podejmują jakieś nowe decyzje, to należy patrzeć tylko rozumem i przeanalizować wszystko bardzo rezolutnie tutaj rozumem, a nie emocjami. Tak jak tutaj na tym zdjęciu można powiedzieć, tak ta pani chce się odciąć, tak, bo to są też miecze, to po prostu jest to takie gwałtowne, powiedzmy, odcięcie się od emocji i nie chce nic widzieć, nie chce nic słyszeć, żadnych emocji nie dopuszcza do siebie, tylko chce w samotności po prostu rozumem sama ze sobą przemyśleć wszystkie nowe kroki i podjąć
rezolutnie, rozsądnie, na poziomie mentalnym te wszystkie decyzje. Karta sądu pokazuje nam, że te sprawy tutaj właśnie, które wspomniałam na początku, jakieś kłótnie, rozterki, sprawy Was obciążające, fałsz, intrygi, nieuczciwi tutaj ludzie, którzy z Wami coś zagrywają, wyjaśnią się, tak? Czyli przyjdzie do jakby wyjaśnienia tych spraw, ponieważ sąd jest taką kartą, gdzie, no wiadomo, wszystkie problemy się tutaj powinny wyjaśnić i to może nawet tutaj w tej karcie Tarota pokazane jest to, że to być może wyjaśni się nawet w tempie szybkim, co tutaj ta karta statku nie potwierdziła, ponieważ być może jeśli chodzi o sprawy jakichś umów lub tajemnic, które są za Wami jeszcze ukryte, ukrywane, wyjdą na jaw, ale będzie to tempo raczej wolniejsze. Natomiast tutaj wyjaśnienie tej pierwszej sfery, tutaj tego pierwszego rzędu, który pokazywał nam, zaczął się tutaj od wielkich jakichś problemów i fałszów, nieuczciwości, to wyjaśnią Państwo w tempie szybkim. Także te problemy, konflikty, być może z partnerem lub z kolegami z pracy, z współpracownikami, powiedzmy, czy z szefem, wyjaśnią się w tempie szybkim, ponieważ tutaj ósemka kijów jest szybką kartą znowu, tak? Więc no, życzę Państwu, żeby te konflikty się naturalnie od razu, już teraz wyjaśniły, ponieważ to będzie tutaj warunek, by Państwo podjęli jakieś nowe kroki, czy chodzi o partnerstwo, tak, stabilizację partnerstwa, czy szukanie lepszej pracy, lepszego kontraktu tutaj na wszelakie, nie wiem, jakieś umowy finansowe. Oczywiście trzeba najpierw wyjaśnić te konflikty, by podjąć ten drugi krok i tutaj podpisać dobre umowy lub zacząć dobre, solidne partnerstwo. Więc to nawet współgra ze sobą i jest to, tak naprawdę jest to konsekwentne. Tutaj, co pokazują karty, też pokazuje mi się tutaj w dole tarota, czyli na dole talii w przełożeniu, pokazuje mi się karta kochanków, więc byłby to taki sygnał dla wszystkich Państwa, którzy tutaj na moim kanale pytają o sprawy uczuciowe, miłosne, romantyczne, partnerstwa, że tutaj te problemy emocjonalne trzeba jednak na poziomie mentalnym, czyli rozumem, przemyśleć, przeanalizować, podjąć decyzję bez emocji, tylko na sprawę po prostu spojrzeć rezolutnie, rozumem, tak? Nie kierować się tutaj zbytnio tylko emocjami, te emocje troszeczkę odstawić na bok i po prostu wyjaśnić te wszystkie tutaj być może fałszywe gierki, jakieś problemy, konflikty, kłótnie z partnerem, co wydarzy się w tempie być może szybkim, ponieważ była ta karta tutaj ośmiu kij i tutaj w sprawie partnerstwa karta bardzo pozytywna, prawda, że jest szansa, by te problemy się wyjaśniły. Jeśli zobaczymy następną kartę, to nawet tutaj dziesiątka pentakli, czyli monet, czyli to już jest karta oczywiście spełnienia tutaj i finansowego, i dobrobytu, i rodzinnego, związek szczęśliwy, dzieci się bawią, cieszą, wszyscy się radują, jest stabilizacja. Czyli ta karta znowu tutaj pokazywałaby tą wcześniejszą kartę, że jednak ta relacja, czy wszelkie inne różne tutaj sytuacje w związku się ustabilizują, tak? Bo tego Państwo by chcieli, do tego by w czerwcu tutaj dążyli. Więc jest tutaj tarot, potwierdza to jakby dla wszystkich tutaj ludzi, którzy, znaczy ludzi, mówię moich widzów, tak? Którzy pytają o sprawy wyjaśnienia po prostu problemów w relacji i taki krok do stabilności w związku, prawda? Czyli piękne, pozytywne karty, powiedziałabym. Zobaczmy sobie, mieli Państwo, teraz jeszcze dla wszystkich Państwa, którzy tutaj do mnie przychodzą, pytają o sprawy właśnie związkowe, orakel miłosny. Co pokaże orakel miłosny? Zobaczmy, co pokaże dla wszystkich baranów, lwów i strzelców w sprawach związkowych, orakel miłosny.
Tutaj mamy kartę Abhängigkeit, czyli Abhängigkeiten beeinflussen dein romantisches Leben. Ok, czyli współuzależnienia jakieś, być może nawet powiedzmy sobie tutaj jakaś zależność od partnera, zależność od waszych tutaj emocji, czy jakieś finansowe zależności, tak? Współzależności, tutaj po prostu one wpływają na państwa romantyczne życie. No być może Abhängigkeit od partnera, czyli te współzależności, tak? Jak to się mówi, przepraszam, zapomniałam teraz tego polskiego słowa. No współzależności, nazwijmy to tak, tak? Współzależności właśnie od partnera, od, no nie chcę myśleć tutaj jakieś inne sprawy, nie wiem, seksualne, może współzależności od seksu z partnerem, tak? Wpływają na państwa romantyczne życie, czyli współżycie, czyli no, bycie razem, tak? Związek, relacje, powiedzmy. Przemyślcie państwo, w jakim tutaj stopniu są te takie współzależności u państwa rzeczywiście w związku takie silne, tak? Czy no, niektórzy partnerzy są na przykład ze sobą bardzo tutaj zależni, ponieważ mają dobry seks, tak? Inni są zależni, ponieważ, no nie wiem, finansowo, tak? Mają swój biznes, czy finansowe jakieś wsparcie, czy, no nie wiem, są różne tutaj tak naprawdę jakieś uzależnienia, tak? Które nas mogą ewentualnie tutaj wiązać. No i one właśnie wpływają na państwa no, relacje. No mam nadzieję, że nie są to jakieś uzależnienia, właśnie uzależnienia, to słowo właśnie szukałam, uzależnienia negatywne, prawda? Że jakieś uzależnienia od, nie wiem, alkoholu, narkotyków, jakichś, nie wiem, takich negatywnych spraw, powiedzmy. No tego bym oczywiście nikomu nie życzyła, ale i takie problemy w związkach również istnieją. Nie okłamujmy się, że dużo osób zgłasza się również po porady takie do osób właśnie jak, nie wiem, wróżka, czy psychoterapeutka, czy psycholog, czy jakaś taka tutaj osoba, która jest doradcą, ponieważ są współzależnienia też i takie kowspółuzależnienia, to jest taka koabhängigkeit, czyli jesteś uzależniona od pijącego, prawda, partnera i nie możesz w sumie bez niego żyć, pomimo tego, że on cię skrzywdził i jeden tak, czyli codziennie cię rani, tak, tym swoim takim, nie wiem, nadużywaniem alkoholu. Pomimo to jesteś jakby ko-uzależniona od niego, tak? To się nazywa ko-abhängigkeit po niemiecku, czyli jesteś uzależniona od jego uzależnienia, czyli to jest jeszcze bardziej męczące, tak, dla ciebie i rani cię. Czyli no, mam nadzieję, że nie ma takich negatywnych tutaj uzależnień, że są tylko takie te pozytywne, że po prostu jesteście uzależnieni od swojej miłości, od swojej po prostu, nie wiem, przyciągania, romantycznych uczuć, tak, no to już jest już jakiejś magnetycznej takiej, no, atrakcyjności, tak, jesteście uzależnieni i to wpływa pozytywnie na waszą relację, no tego życzę wszystkim oczywiście, bo to byłoby pozytywne tutaj przyciąganie i tak, zobaczmy sobie jeszcze Energy Oracle, co pokaże nam. Jakie energie są ważne dla baranów, lwów i strzelców w miesiącu czerwcu? Proszę o wskazówkę, jakie energie są ważne dla tych trzech znaków. O, już wypadła karta, więc Angel of Love, czyli anioł miłości, przepiękna karta. Anioł, który zwiastuje tutaj wszystkim znakom barana, lwa i strzelca piękną miłość, czyli anioł miłości,
porozumienia, romantycznych uczuć, wspaniałych no, emocjonalnych momentów, romantycznych. Tego oczywiście wszystkim życzę. I jeśli wyjaśnią się Wasze tej problemy, które pokazały karty Lenormand, to oczywiście jest szansa, by ta miłość tutaj, jak na tym pięknym zdjęciu, na tej pięknej karcie, rozkwitnęła znowu po prostu tutaj no, romantycznie, pięknie, wzniośle i tego Wam oczywiście wszystkim życzę. No, wspaniała karta, anioł miłości. Także potwierdza się to również z tą kartą kochanków, tak, że jest perspektywa, by ten związek się uleczył i również z tą kartą, dziesiątką pentakli, która jest już uwieńczeniem szczęścia w rodzinie i w relacji. Także to wszystko tutaj współgra znowu, te karty przemawiają ze sobą, komunikują i magnetyzują się. To jest niesamowite też dla mnie, że tak wspaniale się do każdego czytania, czy to jakieś negatywne, czy pozytywne, zawsze te karty ze sobą tutaj współgrają, prawda? Niezależnie jakie wideo, jaki temat, to widać, że zawsze się karty tutaj wspaniale uzupełniają i przyciągają. Zobaczmy teraz sobie ten orakel miłości, co pokaże dla wszystkich związków w czerwcu, w którym mamy nadzieję rozwiążą się tutaj te problemy i fałszywe maski, czyli nieuczciwe jakieś gierki, konflikty, które trzeba tutaj tylko rozumem, tak, rozstrzygnąć. Zobaczmy, co pokaże jeszcze orakel miłości. Telepatii, czyli telepatia. Ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Ok, czyli partner lub partnerka, o którą tutaj Państwo pytacie, myśli teraz o Was i kocha Was. Jest tutaj wprost powiedziane ich liebe dich, czyli kocham Cię i telepatycznie jesteście ze sobą związani. Być może macie teraz ciche dni, jesteście w kryzysie, tutaj były problemy, tak? Pokazane od razu na wstępie. Jakieś fałszywe zagrywki, jakieś tutaj kłębiące się dylematy, więc pomimo to, że jesteście rozdzieleni, że nie macie kontaktu lub spotkania, jest tutaj karta, gdzie myślicie o sobie i telepatycznie przekazujecie sobie różne tutaj emocje i myśli, czyli telepatycznie porozumiewacie się, jesteście ciągle telepatycznie w kontakcie i partner mówi tutaj, przekazuje Wam również telepatycznie, że Was kocha. Piękna karta na koniec, no, pełna optymizmu i pełna pozytywnych znowu wibracji, prawda? Więc cieszę się, że jest perspektywa tutaj na miesiąc, czerwiec, że te problemy i fałszywe tutaj sytuacje się wyjaśnią. Proszę mieć tylko cierpliwość i obserwować też sytuację spokojnie. Proszę brać wszystkie tutaj sprawy, które nadejdą rozumem. W sferze mentalnej proszę wszystko przemyśleć i nie podchodzić do tych problemów za emocjonalnie, prawda? Ponieważ jeśli podejdziemy do wszystkich konfliktów lub różnych tutaj fałszywych sytuacji lub fałszywych przyjaciół lub fałszywego partnera za bardzo emocjonalnie, no to wiadomo, wybuchamy, prowokujemy jeszcze gorsze problemy i kłótnie, co oczywiście tutaj w tym wyjaśnieniu tych spraw, by były one stabilne i jakieś tutaj no, pozytywnie rozwiązane, nie sprzyjałoby nam, tak? Także proszę się tutaj uzbroić w cierpliwość i spokój. I życzę Państwu, by to wszystko się pięknie wyjaśniło, tak jak tutaj zwiastują nam te karty. Są one tylko drogowskazem, proszę wziąć to jako wskazówka, impuls do przemyślenia, do spojrzenia na swoje sprawy w czerwcu z innej perspektywy, by po prostu się uspokoić, przemyśleć jeszcze raz wszystko na spokojnie. Proszę nie brać tego jakoś taką wyrocznie, która musi się spełnić, absolutnie nie, ponieważ jest to czytanie zbiorowe, nie jest to indywidualne. Niemniej jednak pokazują tutaj się różne tendencje, różne tematy, które ewentualnie mogą się w czerwcu tak właśnie tutaj pozytywnie rozwinąć. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego. Proszę odwiedzać mój kanał, lajkować, subskrybować, komentować i do usłyszenia już wkrótce.